Witam, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Jestem ja. Dzień dobry. Jesteśmy na osi, niedawno nas tu nie było. Ostatni raz my tu byliśmy na live'ie albo na odcinku lekko z miesiąc temu. Jedzie pierdol. Nie, bo wpierw ja się muszę wygadać, a potem dopiero będziemy działać. Ogólnie tak, case'a w ogóle widzicie na załączonym obrazku. 175 CVX Platinum Edition. Dobra, wsiadamy, nie gadamy, zamykamy, otwieramy. Dobra, i lecimy ze siewami. Ogólnie dzisiaj chłodno. Musi. Ogólnie dzisiaj chłodno. Dzisiaj chłodno, ma śnieg padać, ale zasiejemy jeszcze dzisiaj jęczmień. Po kukurydzy, jak ktoś był na live, to tam było na live orane. Pszenica chyba też. Pszenicę? Nie wiem. Zobaczymy jeszcze. Dobra, wkręcamy. Dobra. No i ten, Miki jedzie z polaninem i zatorkiem, a ja lecę agregatem i pumką, oczywiście. A widzicie, znowu sobie wziął nowy ciągnik. No co znowu? No na odcinku, żeby nie było takiej żmudności, nudności, senności i w ogóle. Łe, czekaj, bo to już tu jest. Od tamtej strony pojedziemy, bo z tej strony jest taki garb. No, agregacik, nie wiem, czy wy go widzieliście. Ja za tobą będę mógł od razu jechać, czy nie? No tak, byś trochę mógł poczekać chociaż jeden przejazd, bo pojadę dwa wzdłużka, nie? I ten. Bo na się byś mógł jechać, nie? Ale byś ten. Ale... No, byś mi zabrał tam jeszcze się, to ja się tu ładnie rozłożę i w ogóle. No, a ja sobie będę cisnął. Jest w sumie dobry ten obciążnik, jest do ten, do siewnika, bo ten znacznik ma taki cały. Szybę otworzymy, bo w miarę nie jest sucho, więc można przez szybę otworzyć z tyłu. Szybę dach zamkniemy, bo na dachu się dużo osada. No, i można lecieć tak z tematem. Ogólnie jesień u nas to już tutaj wszyscy teraz wszystko szykują pod kukurydzę. Większość osób. No, u mnie pszenica coś ma ciężko wzejść. Ale zobaczymy, bo popadało dosyć dużo ostatnio. Czy dosyć dużo. Jak na ten rok dosyć dużo. Dzisiaj orałem po ziemniakach, to tam paliwa mi zabrakło w ciągniku i dosyć przykra sytuacja, bo myślałem, że mi wystarczy, ale... tam pół hektara nie było, a mu paliwa zabrakło. Dobra, cicho, bo myślałem, że mi wystarczy, a nie chciałem przed zimą już tankować. No, bo to by była ostatnia praca, jakby była robiona w tym roku. No, ale dobra. To tam już mniejsza o to. O Boże, tu jest drzewo. To tu jest drzewo, no. Tu Miki orał, więc... O Boże, wsiadł. O ja, no to trzeba było sam orać. Ty, a co ty tam trzymasz? W jednej ręce kiełbasa, w drugiej ręce bułka. I to jest dzisiejsze śniadanie. Nie, to nie bułka. A tam widzisz skrzynkę na narzędzia w tym case'ie? Kurde, w ogóle komfort pracy zupełnie co innego w tym niż w tym New Hollandzie. Fiat Edition. Ogólnie ciągniki mamy jakieś szczęście, nie? Że kupujemy albo jakieś Fiat Edition, ja tutaj Platinum Edition i w ogóle. No nie wiem, czy to szczęście w nieszczęściu, czy jak, ale... A, i Zator Edition był, i Ursus Edition był. Nie, no Ursus... Zatora kupiliśmy Turbo Edition. No wszystko Edition. Nie, no Ursus to tam, nie wiem, jaka to była edycja. Tour Edition, o. Tak, kolekcjonerska. No bo ten też... Silver Edition, o. A, srebrny. No na pewno. No ze srebrna. A tutaj Platinum, nie wiem czym to się różni od zwykłego, ale na pewno fotelem. Jest pokryta platiną. I też tak się świeci jak psu jajca ta maska z przodu. No, ale z agregacikiem sobie daję radę. Zobaczymy jak tutaj na tej górce będzie dawała radę, bo no powiem, górka tu jest dosyć fest. No pierwszy rok to pole tutaj uprawiamy. Jedzie tak, jedziesz, ile fabryka dała, czy tak? A ile fabryka dała? Powoli, dycha jedziesz, nie? Nie, 15, 14, już tak. No ile z agregatem byś chciał jechać? Nie no, no wiesz no, ale jakoś jak się z boku siedzi, to tak powoli to idzie. Nawet wolniej się w realu jeździ z agregatem. Tak jest 10, 9, 10. Ej, tu do końca nie dosiewaj, tylko potem ja zaś agregatem jeszcze raz to zrobię tu przyczę. No tak. No, ja tu jeszcze raz zrobię przyczę i będzie git. Jak sialiśmy kukurydę wtedy, ten to tam, się jak nagrywałem, bo ja nie siałem, ja tylko uprawiałem trochę. To tak robili, tak pan robił, pan Mirek. No i git. W sumie dawno nie nagrywałem, ogólnie tak na polu, ale po prostu tutaj Wiktor, który jak ogląda to pozdrawiam i
Niech wie, że tutaj mi nie Zamknij tą załatwi. szybę. Nie załatwi mi nagrywania, ale ten nie kurzy się zbytnio. Ale dobra. Nie, wcale. Zamknę trochę. Dobra, se tu trochę opuszczę to. Ty widziałeś jak idzie? jakby elektronicznie było opuszczane. No, tak, tak. Ci mówię. No i tak, tak to jest, no nie No, ma co. trochę za mły, bo sobie skupiłem się na robieniu zdjęć, ale ten odcinek, to łapkę w górę możecie zostawić. Ten odcinek będzie raczej w czwartek, bo dzisiaj środa jest, nie? Tak, dzień loda. No, od samego rana. Środa, no to w czwartek dostaniecie. Dzisiaj późno w sumie, no to zawsze późno się tam będą nagrywania, coś Miki, nie? No tak, już jest, no. Tak to już jest, jak jest ta wysoka klasa nauczania. Ale potem będziemy w marszewie, to tam. Ej. Jak obydwoje będziemy w marszewie, to będziemy nagrywać cały dzień. Nieprawda, ja będę chodził do szkoły. No, ja raczej też, ale. Ale tam nie trzeba chodzić. No, tu trzeba, widzicie. właśnie o to chodzi, żebyś chodził, bo tak to jak nie chodzisz, to właśnie. Nie będę ci za dużo mówił. Granice tu widzicie, przeoraliśmy. I teraz pole jest takie długie, tak się ciągnie długie. Ej, ogólnie dłuższe chyba jest nie nawet niż tamto, co soje mieliśmy, nie? Gdzie mieliśmy soje? No tu po prawej, tam, hyn, hyn. Well, no pewno, że dłuższe, no dalej jak daleko jeszcze. A no w sumie to jest jeszcze dalej niż łąka chyba, nie? No pewno, to No. jest jeszcze dalej niż łąka. Kurde, to długie fyzdy jest. Tak się ciągnie teraz ta robota. Dosłownie i w przenośni. No na Kurde, oponach. szkoda, że nie ten, że nie działa tutaj prosit, byśmy zobaczyli to, ile to pole ma. No, ale czekaj, no. Na sieczkarni będzie, nie? 4 hektary. Co? Na sieczkarni powinno być. Po co na sieczkarni? No bo tam jest ten chyba, nie? Kombajn czy nie? Kombajnu nie ma. Będzie trzeba dodać. Ogólnie to ten silnik, ten 4-metrowy z broną aktywną został sprzedany i New Holland został sprzedany. I coś jeszcze sprzedałem, Mikołaj? A, razem taki poszedł zestaw. I coś jeszcze sprzedaliśmy? Chyba to wszystko. Czekaj, wysiądę, stój. I obciążnik jeszcze sprzedałem od New Hollanda. Tutaj Boże. siać? Co? Jęczmień. Jęczmień? No, ale wsiąść do ciągnika tak przydałoby się. Siadłem. Boże, rozjechał się sam siebie. No i teraz napierdzielamy. Patam, idzie kurde zator. No mówię, to jest maszyna nie do zatrzymania. A znacznika sobie nie rozkładasz? Nie umiem. No jak ty się znaczniki otwiera? Cicho, bo tu znaczników nie ma, zapomniałem. Nie, no jest, że lewy znacznik i w ogóle, ale... Ale nie ma, nie? Ich na silniku chyba? No, nie ma. I są, na silniku są, ale jak kliknie, to się nic nie dzieje. No to nie, to pewnie ich nie ma, bo to by było wręcz niedopuszczalne, jakby się nie rozkładała siewnik z motka, bo ty w lusterku ten, co mam ten przy słupku, nie? Gdzie jest paliwo i tak dalej, cię widzę w tym takim małym lustereczku na szybie. Tak. No. Tak zwanym oku. No pan, no całego zetora, nie, no teraz pół zetora, jak... Należy jak na dziurę wsko. O, teraz widzę całego zetora, a siewnika nie widzę. No. Ogólnie to nawet... Siewnik to taki jest, wiesz. Ogólnie dziabek to jest tak gęsto w tym agregacie, że normalnie... To jest tak gęsto dziabek jak ziemi w tym polu. Tak gęsto. Tu jest ten 20% ramy, 50% dziabek. I potem te zagarniacze z tyłu. No, te nagarniacze, tak. Bronka, bronka. Mama przyszła, bo mi kupiła czekoladę, nie? I się... Już bym zjadł. No, się pyta, czy ja mam. Pyta, czy się podzielić, nie? No, powiedziała, mi więcej nie kupi już. Ojeju. W ogóle ogólnie... dostaje też kawałek. Wiedziałem, że będzie chciała. Ja dbam o nią, żeby gruba nie była. O Boże. Ogólnie to ten, opony Micheliny są włożone. Nie wiem, po co są te printy tutaj w tej ośce, ale... To mniejsza, jak ktoś wie, to nie może napisać w komentarzu. I łapkę takie w górę. Printy. Takie printy są jakby w piaście, nie? Co ty pierdzielisz? No printy takie są, co są na tak tam na... taki print jest, i będzie padać. Śnieg? Rób 5. O Boże, śnieg będzie napierdalał. Dobra, zrobimy trochę.
Ej, ja zimówek nie założyłem. O Boże, a Micheliny to są nowe, bo ogólnie te było na takich treloborgach i ten, i trochę zdarte były, to Miki mówi, kupuj z nowymi i tyle. O, Znaczy z tak nowymi było. używane są, ale ładne. Ale wam pokażę w sumie, wyjdę i wam pokażę. Używane, ale mało używane, O tak jak Boże! tam. No, tak wyglądają, mało, tak z 80% jest jeszcze. Lekko. Ale jak u mnie w 30 wyglądają te oponki. Takie eleganckie. Kurde, tak widzę, się to poleci mnie. Ale zdjęcie jest pierdzielne. Dobra, cyk jedno. I cyk drugie. Ale ta puma wygląda na tym zdjęciu. Jak widzicie, tutaj jeszcze takie ładne jest, że się tak kręci tam. O Boże, tam chłodnica zaraz wyskoczy. Ej, Mikołaj, chodź, bo chyba się już śrubki przy chłodnicy ujebały, bo zaraz chcę wyskoczyć. Dobra, takie tu jeszcze, dobra. A, żeby za daleko nie wyskoczyły, bo ja nie będę gonił. No, to jest pierdolę tam zaraz. Ale fajnie się ten wentylator tam w środku kręci. Kurde, sztos. Boże, ten tu pojechał, wygibasy zrobił. Porywa. Wszystko w piździe. A ogólnie agregacik robi robotę, bo nie powiem, że nie robi, bo robi. Ty, no i już mamy pół pola. A gdzie ty? No ja to tak, a ty to nie. Ale ja. No jeszcze jeden przejazd i będę miał pół pola. No możliwe, że tak. Ale ogólnie ciężko ma się wdrapać z tym agregacikiem. Czekajcie, to sobie przymknę, bo tak słońce nie świeci. O Boże, jaki ten dźwięk jest zbugowany. Ogólnie pewnie nie słyszycie, bo cicho gra jest. Jak dla was. Bo dla mnie jest wystarczająco, ale na odcinku jakoś tak ciszej jest po prostu ta gra. Nie wiem O, czemu. tak. Ty, ale w tym case jest dziwnie gaz. Normalnie nogę musisz wystawić, jakbyś chciał 30 hamulec wcisnąć. Och. No Jak ma serio. słodkie nogi, to się dziwisz. No ale tak w bok jest, nie? Fakt, że jest trochę wyciągnięty w stronę tutaj fotela, nie? No ale trochę za bardzo. Za bardzo jest w tamtą stronę, no nie? Bo to jest tak zwana dźwignia, a pompa ciężko chodzi. Patrz, jeszcze się wyprzedzę teraz. I patrzcie, jak biegi wchodzą, słyszycie te dźwięki, no coś pięknego. Tak, do to transportu. Zdjęcie. Do transportu były fajne. Takiego New Holanda mieliśmy kiedyś, ale nie wiem, czy jeszcze go mamy. No i mieliśmy też case'a, taką małą pumę. Nie. Nie pumę, tylko Maxuma. Ale Maxum nie ryczał, tak? Nie, ej, to któryś case'y chyba. No nie. Zdjęciał na typowej. Nie, to ten Bolek miał kiedyś takiego. Tą pumę chyba. Nie, to nie była puma, to był mniejszy. No nie, ale ta puma nie jest duża, bo to jest jedna z mniejszych. Byłaby 180 koni, aby. No ale jest 175, ale 180 jest. No ogólnie pumą nie będzie orane, bo mamy pugi pod nasze duże ciągniki, na 6 skip. Znaczy Może, kiedyś. W sumie na 12 skiba, a tak to do pumy bym, no, szóstkę obracaną może się podpiął, ale po co obracaną, jak mamy dwie wagonówki? No. Wiesz, lepiej by było obracanym pugiem o razie. No ale wolniej by było, a co, będę specjalnie czwórkę kupował i orą na mniejszą szerokość jak ten? A i tak głęboko się orzem, bo ciągniki mają dużo mocy. Może kiedyś się case'a zacznie i się będzie orało tak głęboko, że się piach wyciągnie, że... Ula. Nie, bo martwicę wyciągniesz i co? Martwicę. Teraz ci nic nie urośnie. O Boże. Ja dzisiaj tak głęboko kółko, tak wysoko kółko podniosłem, nie? Że to 30 nie mogła ruszyć. Nie, że ten, że, ziem, że kółko ziemi nie dotykało. A. Nie, no ja tam nie umiem pługa ustawiać, szczerze ludzie wam powiem. Gdybyś powiedział, to bym ci przyjechał i bym ci jakoś w miarę ustawił, to nie. No nie, wiedziałem. Ja to na spontanie było robione, zupełnie tak, wiesz, nic nie było planowane. W sumie o której ty to orałeś? Przed trzecią, a skończyłem o wpół do szóstej. O Boże, to jakbyś tam miał hektar do orania. Z czego? Z czego z półtorej godziny mi zajęło sprowadzenie ciągnika i tak dalej. Podpięcie i w ogóle, i uregulowanie, to wiesz. Ja muszę się nauczyć w końcu ten pługu stać, ale Miki mi już tu doradził parę rzeczy i na przyszłość będę trochę więcej wiedział już. No. A tak to jest, jak się samemu za coś bierze, a się nie ma doświadczenia w tym. U mnie Zygmunt, nie? To pługa w tym roku też się nie dotknął.
No bo się dziwisz, jak pół miałeś ustawiony sprzed paru lat. Ciekawe jak. No sprzed paru lat, no tylko śrubę wyregulować. Bo ty... Kółko jeszcze ten, o fermentację dobiega. No i No. jeszcze ten z tyłu cięgno, nie? A ten, a... Bo ty masz korbkę jedną od tego, od kółka, a ta druga jest od, nie wiem od czego, tak jakby ten bolec, co się cięgno nakłada, to on się tak podnosi u mnie, nie? Tak jakby. A, to też mam takie, ale to wtedy ja mam taką śrubę. A ta Aha, korbka to jest od przesuwu tej belki. a ja mam to, że tak się jakby obraca ten jeden bolec się, a ten Ale drugi ty nie. masz dwie korki, to ta druga korbka też jest od tego, od przesuwu. Nie, mi tam się nic nie przesuwało. No bo masz dwie korki do góry, nie? No mam. Jedna jest od kółka, a druga od tego, co ci mówię, że tak jakby bolec się Ale, kręci. a korbki przy kółku nie masz? No nie, ta górna jest od kółka. A, łe to lipnie masz w tym pół. Tylko muszę ten, muszę to przesmarować sobie jeszcze, bo ten... Wleć tam WD 40 minus 2 litry. Ja muszę iść ten do kultywatora popsikać ten od kółek, bo kurde jak się kręci, że. Co się kręci? To ciężko się kręci, nie? Te od kółek te śruby, nie? No, ja jak odkręcałem te śruby i przykręcałem, to tam se psikłem trochę, nie? Jak te końcówki wymieniałem. O, i cyk, pierwsza godzina u nas Kejsa wybiła. No, a cyk, 31 wybiła w zatorze. O, a równo? Nie, 31-1. No, ogólnie jeszcze jakieś może przyczepki by się ogarnęło, bo teraz areału przybyło w tym sezonie, bo to pole przybyło. Na przykład i może jakąś przyczepkę by się kupiło zamiast autosanki BSS, ale BSS-a mimo wszystko raczej by się zostawiło właśnie do takich siewu czy czegoś takiego. No ta. Ale to się jeszcze zobaczy wszystko, może tymi HW naszymi dwoma by się obleciało wszystko, nie? No bo on, wiesz, i tak mamy dwa kombajny tylko. No, Zazwyczaj o razem tylko tylko! robimy, więc. Tylko. No, ale żeby wiesz, postawić i mucić cały czas, nie? Plandekę naciągnąć i niech se stoi nawet 2 dni. Ta, jak u pana Moskowiaka. No i będzie cenzurę trzeba zrobić. Ta, ciekawe na co. No na nazwisko, nieładnie, RODO. Pozdrawiamy. Rumbo, no. O. O ile pan ogląda. Ale nie, u niego to 2 tygodnie. Nie dwa No i dni. bez tandeki. No. To kukurydza. I No. to padało. No. Tak teraz by się burty otworzyło, ta kukurydza by tak została. To by wódka leciała. No ta, ty tylko jednym. No co? No ale nie, jak nie, jak nie, jak tak? No nie. A co? Zafermentować. Trzeba przepuścić przez maszynę. Nic jak się zna, tam bimberek jest robiony w szopie. Nic nie jest robione. Nic, nic. Nie chuja. Nie. A ty zaorałeś to w końcu? To. No u siebie? Nie, bo był się, jak ten skończyłem Śnieg szkolenie, to zatopany. przyjechałem, musiałem rozciągnąć ziemię agregatem i gnój rozciągnąć. Znaczy się porozsząsać. I później pojechałem na zebranie do straży. Wróciłem, była szósta i. A jakie zebranie to? A nieważne, tajne. Fajne czy tajne? Tajemne. Fajne i tajne. O! Kombo, widzę. Tak, kombo zabawności. No dokładnie, już to mi z ust wyjąłeś. Ty, ale ten agregacik nawet jakby 4 metry był spoko, taki nierozkładany, to akurat by pasował pod takiego jakiegoś Ursusa, nie? Większego. Po Bo... 60. Uff. No, turbo z przednim napędem musiał być. Tak, właśnie. No ci w pewnym zwierzchu, nie? Jak się dzisiaj ten orało, to zwierzchu jest mokro, ale tak jak Pod się sucho, kura nie? przewróciła, to jest sucho jak pieprz. Ty u Kowala kiedyś byłeś? No. Kojarzysz tego jego pieska takiego? No. Zdechł mu, chyba. Ale lipa. On taki fajny wykastrowany, znaczy się fajny był. Łe. Kondolencje będzie trzeba jej złożyć. Właśnie Miki chyba mutnął. No pewnie, że tak.
Szybko ustawić się do zdjęcia. O! Ale zdjęcie. Normalnie. Normalnie, nie banalnie. O matko bosko. Dobra, cyk, jeszcze jedno zdjęcie. Cyk, jeszcze jedno zdjęcie. Trzeba zaspamić trochę, bo bym miał z czego wybierać na miniaturkę ogólnie. Choć pewnie to zdjęcie nie będzie na miniaturce i tak, bo ja tu mam. Jestem taki pojebany, delikatnie mówiąc. Ej, ogólnie to już chyba jest coś około 30 minut tego odcinka. Jak nie lepiej. Zaraz muszę zobaczyć, bo zaczynaliśmy chyba jakoś za 15. Mi się wydaje grubo. To niezłe 30 minut, jak to pewnie jest 20, to nie ten. Ej, 20 minut, no to dobra, tak myślałem. To może ten Mikołaj by się mógł tak odmutować w końcu. Jakby się przydało, grubo. No się grubo, bardzo. Tak, tak, jestem odmutowany. Dobra. No to jak Mikołaj się odmutował, to łapeczkę w górę musisz zostawić za to. Subika, jeżeli nie subskrybujecie, żeby po więcej filmów. Uśka, słup. No dokładnie, słup. I trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.